Panie i panowie, dzisiejszego gorącego wieczoru będziemy mieli przyjemność oglądać jedyną i niepowtarzalną galę, w której zmierzą się ze sobą potwory z całego wiedźmińskiego świata. Tak, dobrze słyszeliście? To nie Wiedźmin będzie obijał mordy tym razem, tak więc, no by nie został pominięty, naszym sędzią będzie właśnie Geralt z Rivii, pogromca potworów, a komentatorem będę ja. Proszę wygodnie rozsiąść się w fotelach i przygotować na niezłe widowisko. Moja wiedza na temat walki jest znikoma. Generalnie nie oglądam i nie interesuję się mordobiciem, więc będę improwizować i zasady będą bardzo proste. Na arenę wychodzi dwóch zawodników. Ten, który wygrywa, przechodzi do kolejnej rundy, gdzie zmierzy się z wybranym przeze mnie dziwolągiem. Miejscem walki jest arena w Toussaint, gdzie widownia już dokazuje i kibicuje. Wiem, jak oni wyglądają, ale lepszej widowni nie mamy. What is that? Oczywiście gośćmi honorowymi są miłościwa pani Anna Henrietta oraz szanowna pani Vivienne de Tabry, a także grajek Le Papillon, chociaż on się raczej wprosił. Początkowo walki miały się odbyć na Skellige, bo jest tam chociaż normalna widownia. No prawie. Ale ta arena jest zdecydowanie za mała i za dużo się już na niej dzieje. A nic, uwierzcie mi, nic nie jest w stanie wykurzyć z areny tych gości. Co prawda w Toussaint też są, ale gdzieś z boku i nie bardzo przeszkadzają. Została nam jeszcze jedna ważna rzecz do zrobienia. Mianowicie musimy przebrać Geralta w jakieś bardziej odświętne... Fazałaszki. A udamy się po nie oczywiście do Elihala. Wziąłbyś się za jakąś robotę! Witaj, tym razem przyszedłeś obejrzeć wiosenną kolekcję? Wiosenną, letnią, zimową, jakąkolwiek, przyjacielu. Dobra, kupimy wszystko i zaraz popatrzymy. Perfekcyjnie, teraz możemy udać się już do Toussaint. Szanowna widownio, czy jesteście gotowi poznać pierwszego z wojowników areny? Powitajmy potężnego Sylvana Fugasa. Jest to zawodnik wagi ciężkiej, który posiada spektakularne wręcz owłosienie przykopytne, wielkie łapska i szpetny ryj z rogami, którym straszy swoich przeciwników. Niektórzy twierdzą, że Sylvan, w szczególności ten z Velen, przypomina Krzysztofa Kononowicza i ciężko się nie zgodzić z tym stwierdzeniem. Fugas posiada również torbę przy pasie, której zawartość jest nam nieznana, ale być może jest tam coś, co pozwoli mu wyjść zwycięsko z tej bitwy. Przypominam, wszystkie chwyty dozwolone. W pierwszej rundzie zmierzy się on z Flederem, który jest od niego nieco szczuplejszy, ale nadrabia błonia z tymi łapami, ogromną wręcz szyją i kompletem ostrych jak brzytwa kłów. Cóż, niech wygra najlepszy, a my przenosimy się na miejsce VIP obok księżnej i reszty pań, by móc z góry obserwować walkę. Aha, jeśli ktoś ma ochotę, to niech sobie pauzuje przed każdą walką i obstawia, kto wygra w komentarzach. Jak ktoś zgadnie wszystkie, to naprawdę wielki szacunek, a ja naprawdę z chęcią poczytam, kogo obstawiliście. I zaczęło się, obydwoje ruszyli do boju. Na razie Fleder wydaje się bardzo skoczny, a Fugas powolny, chociaż obydwoje zadają podobną liczbę ciosów. Pytanie, które będą silniejsze i celniejsze. Jak widać, Fleder stara się powalić Sylvana, upadając z impetem, ale obawiam się, że ten jest zbyt ciężki. Fugas próbuje podpalić przeciwnika, ale nie trafia i podpala samego siebie, co za ciamajda. Kalmada! Dużo ciosów, dużo też niecelnych pada. Fugas sięga po kolejny koktajl Mołotowa i... koniec! Fleder wydaje z siebie ostatni okrzyk i upada. Czerwono-czarny Sylvan przechodzi do kolejnej rundy, gdzie zmierzy się z nikim innym jak panem lasów, absolutnym badasem, leszym, pseudonim El Escalano. Jest cały drewniany, posiada parę nienaturalnie długich, zwisających do kolan rąk z ostrymi jak drzazga pazurami. Nie wiem, czy zwróciliście kiedyś uwagę, ale on tak naprawdę nie ma takiej twarzy czaszki z rogami, a jest to jedynie jego maska, pod którą skrywa się prawdziwe, drewniane oblicze El Escalano. Czy będzie zdolny pokonać Sylvana Fugasa? O tym przekonamy się za moment w drugiej rundzie, zaraz po udaniu się na trybuny VIP. 3, 2, 1, start! Rozpoczynamy z grubej rury. Nasi zawodnicy naprzemiennie wyprowadzają ciosy w kierunku swojego przeciwnika, wyobrażając sobie siebie na podium.
Fugas ponownie sięga po swoją tajną broń, koktajl Mołotowa, ale niestety chybia, a szkoda, bo ogień to, jak wiemy, słabość każdego leszego. Widzieliśmy przed chwilą możliwości El Escalano, czyli Pnącza, ale na grobasie nie zrobiło to dużego wrażenia. Walka dalej trwa, Sylvan sięga po buteleczkę, traci ją i ginie z ręki potężnego El Escalano. Co to była za walka, moi drodzy? Ciało Sylvana jest wręcz zmasakrowane, bo ja tak naprawdę nie wiem, na co patrzę teraz. Nie ma głowy, ale to są chyba jego kopyta i zad. Dobra, nieważne. Drogie panie, co o tym myślicie? Pod żadnym pozorem nie przerywaj zabawy. Gromkie brawa dla zwycięzcy drugiej rundy i przechodzimy już do trzeciej, w której Leszy zmierzy się z Cyklopem. Nie zapominajcie obstawiać zakładów w komentarzach i nie kantujcie. Jaki Cyklop jest, każdy widzi. Wielki, silny i głupi. Jednooki potwór, który z pewnością potrafi nieźle przywalić. Ale czy wystarczająco mocno, by pokonać El Escalano? Tłum szaleje z ciekawości, więc przekonajmy się. Na razie Leszy wydaje się być tym, który się broni, aczkolwiek ciosy Jednookiego są bardzo niecelne i powolne. Na zmianę starają się przywalić przeciwnikowi tak, aby wyjść na zwycięską pozycję, ale chyba będą potrzebowali czegoś więcej, jakiejś lepszej taktyki, by wyjść z tego cało. Bez litości! Krwi muszę, jak się wstawię! Cyklop zawrócił i chyba nabiera siły, by wyprowadzić potężny cios i trafia El Escalano, to musiało boleć. Oj, drewniak ma z tego, co widzę, kłopoty, moi drodzy, zobaczymy, jak to się rozwinie. Zaczął atakować i... Tak! Kto by się spodziewał? El Escalano wygrywa kolejną rundę. Olbrzym leży na deskach, a raczej na piachu. Jakie są reakcje na trybunach? Cóż, Geralt jest raczej bezstronny. Doprawdy, wzywać Wiedźmina na bestię to jak leczyć kiłę rzeżączką. A pani nikt nie pytał o komentarz. Wydaje mi się, że postawiła wszystkie pieniądze na Cyklopa i dlatego jest taka zezłoszczona. Myślę, że w tej rundzie musimy wybrać przeciwnika, który nie opiera się jedynie na sile, ale ma też jakiś inny wachlarz umiejętności, ponieważ jak widać, Leszy nieźle sobie radzi z mięśniakami, dlatego w czwartej rundzie na ringu zmierzą się El Escalano i wielki skrzydlaty Króliszek. Zaczynajmy! Od razu widać, że jego zdolności motoryczne są dużo lepsze od poprzedników i nie waha się również używać swoich skrzydeł. Nie tylko wznosi się w powietrze, ale również wyprowadza ciosy w kierunku El Escalano. O, Leszy podjął próbę uniku, znikając w czarnej mgle. Ciekawa taktyka, trzeba przyznać. Chyba widział, że w tamtej rundzie jego wygrana wisiała na włosku i postanowił trochę bardziej się postarać, a to dobra wiadomość dla tych, którzy postawili na niego zakład. Ale niestety, Króliszek okazał się być po prostu silniejszy i El Escalano ginie, pozostawiając po sobie jedynie korzenie. Być może był trochę osłabiony po dwóch poprzednich walkach, a może Króliszek to naprawdę twardy gość. Nie mogę z tego, jak bardzo niewzruszeni jego obecnością są ci kolesie, no mistrzowie opanowania. Dobra, kolejna bitwa po reklamie, chyba że ktoś ma YouTube Premium, to nie. Nasz sędzia Geralt w przerwie trochę przypakował i stał się bardzo szeroki. Być może w takiej potężnej formie weźmie kiedyś udział w kolejnych edycjach, ale na pewno nie dziś. Ja wiem, że z każdą sekundą skala absurdu tego odcinka jest coraz wyższa, ale po co tu jesteśmy, chyba nie? Bardzo ruchliwy ten nasz Króliszek, więc trzeba mu dobrać kogoś równie ruchliwego, jak na przykład Bruksę. Nasza Bruksa jest trochę wyższa od zwykłej, ale to wynik specjalnej krzyżówki genetycznej. To prawdziwa maszyna do zabijania. Nie pokażę wam jej, bo akurat się ukryła, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że tu stoi. Zresztą trochę ją w sumie widać. Bijcie się! Co się właściwie wydarzyło? Bruksa jednym ruchem ręki sprzątnęła Króliszka. No martwy jest jak nic, tego się chyba nikt nie spodziewał. Szeroki Geralt też lekko w szoku.
Jeszcze jak? Uwaga, Bruksa popierdala po arenie, jakby była nafurana fistechem, ale oczywiście nie jest, bo to by był doping, a tego nie wolno robić, więc zakładam, że to adrenalina po walce. Co więcej, z ostatniej chwili doszła do nas informacja, że do walki z wampirzycą zgłosił się nieoczekiwany zawodnik, który o dziwo i wbrew regulaminowi nie jest potworem. Ostateczny głos należy jednak do Geralta i być może, jeśli się zgodzi, zobaczymy dzisiaj nietuzinkową walkę. Dobry pomysł. Naprzeciw Brooksy stanie nie nikt inny, a Yennefer z Wengerbergu, i to taka, która ma lekko 3 metry wzrostu. Tak na przykład wygląda w porównaniu z tymi pachołkami, a jej okrzyk bojowy to: zadarłeś z niewłaściwą czarodziejką! Start! Yennefer teleportuje się za plecy Brooksy. Koniec walki, proszę Państwa. Kolejny przeciwnik absolutnie rozwalony przez Brooksę. Co to jest za kobieta? Walka trwała około 5 sekund, więc nie było co oglądać, ale jest to z pewnością sensacja gali. Tymczasem przechodzimy do ostatniej, finałowej rundy 7, w której staną naprzeciw siebie niepokonana Brooksa oraz klucznik. Brooksa jest tak bardzo skora do walki, że jeszcze nie zdążyłam ich poustawiać, a ta już krzyczy na klucznika, ale może uda nam się szybko mu przyjrzeć. Tak ogólnie to jeśli Brooksa nie zostanie zabita oczywiście w tej walce, to myślę, że trzeba jej wymyślić jakąś dobrą ksywkę. Klucznik jest to postać wzbudzająca strach, grabarz bez twarzy z wielką połamaną łopatą, która służy mu najpierw do zabicia przeciwnika, a następnie zakopania jego zwłok. Miejmy nadzieję, że ta walka potrwa nieco dłużej i powodzenia. Od pierwszych sekund widać, że klucznik będzie znacznie bardziej wymagającym przeciwnikiem niż Króliszek i wysoka Yennefer. Oho, niedobrze. Klucznikowi utknęła w ziemi łopata i jest narażony na ataki ze strony wampirzycy. Brooksa upada, klucznik wykorzystuje okazję, by jej przywalić łopatą, ale ta szybko się podnosi. Ponownie łopata została w ziemi, ale może wyjdzie z tego cało. Obserwujemy przepychanki pomiędzy tymi dwoma. Na przemian zadają sobie liczne obrażenia. Klucznik robi T-pose, może to jakaś tajna technika, która chroni przed upadkiem. Muszę przyznać, że całkiem nieźle unika niewidzialnej Brooksy. Jestem wręcz pod wrażeniem. Oj, do czasu, za szybko to powiedziałam. Klucznik powinien zacząć jakoś reagować, bo źle się to dla niego skończy. Udało mu się ją powalić, ale za bardzo z tego nie skorzystał niestety, a Brooksa już przystępuje do kontrataku. Przeciwnicy tańczą na arenie, emocje sięgają zenitu, a największe emocje towarzyszą zapewne tym, którzy obstawili jakiegoś zawodnika. Klucznik ma kłopoty i zostaje pokonany po raz ostatni, wymachując swoją łopatą. W ten sposób Brooksa została zwycięzczynią pierwszej edycji turnieju potworów w Toussaint. Niestety jest trochę nieśmiała i nigdzie jej nie widać, ale na pewno cieszy się tak wewnętrznie. Geralt, czy możesz to jakoś skomentować? Geralt, wiesz, że jesteś tak szeroki, że chowanie się za świecznikiem nic nie da i tak cię widać. Niestety nie chce z nami rozmawiać, bo podobno postawił korwobianko w zakładach i niestety obstawił klucznika. Trudno, jeśli macie jakieś pomysły na walki w kolejnej edycji, to dajcie znać w komentarzach. Możemy zrobić na przykład walki czarodziejek, albo wiedźminów, albo coś innego. Piszcie, kto z kim powinien zawalczyć, a ja się z wami żegnam. Życzę wam miłego dnia, albo miłej nocy. Do zobaczenia. Pa!